najważniejszych elementów sterujących pracą maszyny należy m.in. możliwość elektrycznego ustawiania pozycji zderzaka oraz pomiar tej pozycji co do 1/10 mm. Mamy odjazd i dojazd. Dojazd precyzyjny. Kolejnym ważnym elementem sterowania maszyny jest możliwość potencjometrycznego ustawienia wielkości wejścia noża oraz możliwość potencjometrycznego ustawiania pochylenia kąta noża. Teraz włączę główny silnik maszyny i utniemy kawałek blachy o grubości 6 mm. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam na stronę www.maszyneria.pl, w którym zapoznaję się z pozostałymi maszynami. Dziękuję.